Na początku filmu wyświetlane jest obracające się logo NBP. Przedstawia w okrągłym granatowym polu złoty zarys siedziby banku oraz monetę z literami NBP. Tuż nad budynkiem widnieje polski orzeł w koronie. Logo obramowane jest na złoto i zwieńczone półkolistym napisem Narodowy Bank Polski. Poniżej logo znajduje się wypisana dewiza NBP. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Film pokazuje i opisuje losy polskiej waluty. Na samym początku wyświetlane są zdjęcia dawnych pieniędzy. Denara Mieszka I, denara Bolesława Chrobrego, florenów Władysława Łokietka, grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego, tymfa Jana Kazimierza, marki polskiej, polskiego złotego oraz waluty obecnej. Następnie oglądamy budynek NBP w centrum Warszawy z lotu ptaka. W filmie wypowiada się historyk Piotr Gursztyn, mężczyzna w białej koszuli i szarej marynarce z poszetką, gładko ogolony, z krótko przystrzyżonymi siwiejącymi włosami, w okularach w czarnych oprawkach. Kolejne części opowieści o polskiej walucie ilustrowane są zdjęciami oraz grafikami przedstawiającymi monety i banknoty. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także z ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. NBP jako jedyny pełni funkcję emisyjną, czyli zleca produkcję banknotów i monet będących prawnymi środkami płatniczymi w Polsce w odpowiedniej liczbie i strukturze nominałowej. NBP jest jedyną instytucją uprawnioną do wprowadzania do obiegu pieniężnego złotych i groszy jako prawnych środków płatniczych na obszarze Polski. W styczniu 1924 roku Sejm uchwalił z inicjatywy Władysława Grabskiego słynną reformę walutową, która pozwoliła przezwyciężyć katastrofę hiperinflacji i związany z nią chaos w gospodarce. W kwietniu 1924 roku w miejsce zniszczonej inflacją marki polskiej wszedł do obiegu złoty, poprzednik naszej obecnej jednostki pieniężnej. Zajął się tym utworzony wówczas Bank Polski, poprzednik Narodowego Banku Polskiego. Bank Polski S.A., on był spółką akcyjną, powstał w 1924 roku razem z reformą finansową, kiedy marka polska, kompletnie zdewaluowana waluta już bez żadnej wartości, została zastąpiona w czasie słynnej reformy Władysława Grabskiego przez polskiego złotego. I mniej więcej jednocześnie powstało, bo reforma weszła w życie tam bodajże 1 kwietnia 1924 roku, a bank powstał kilkanaście dni później. Na terenie Polski, która się jednoczyła, która była sklejana z kilku kawałków, mówimy o trzech zaborach, de facto systemów prawnych i finansowych było więcej, bo inny system, na przykład nie wiem, w zaborze rosyjskim był w Królestwie Kongresowym, inny na Kresach. Inna była Galicja, inna Śląsk Cieszyński, inny było Poznańskie, inny było Górny Śląsk. Jakich systemów było chyba z 6 czy z 7? To wszystko trzeba było posklejać. Krążyło kilka walut, w końcu udało się uporządkować, że wprowadzono tę markę polską. Pierwsze lata, to jest ta słynna hiperinflacja, o której wszyscy pamiętamy, zmusiła rządy za czasów Władysława Grabskiego do tego, żeby po prostu podziękować tej marce polskiej. To państwo, które powstało, tak można powiedzieć, kolokwialnie z proszku, z niczego, w ciągu kilku lat, dzięki reformie walutowej, wzbudziło do siebie zaufanie. Bo pamiętajmy, przez cały okres międzywojenny ten złoty był później wymienialny. Ta polska złotówka, nie dość, że ona była bita ze srebra, czyli metal szlachetny, to jeszcze ona była wymienialna na złoto. Można było pójść do banku i wymienić to złoto. Jednym z niedocenianych według mnie sukcesów tej reformy walutowej powołania Banku Polskiego w roku 24 było to, że stworzono bardzo stabilną walutę. Ja teraz mam tutaj taką rzecz właśnie, aby to uzmysłowić. Mały rocznik statystyczny wydawany przez GUS, ten sam GUS, który istnieje z roku 37, i tam na której stronie były po prostu
tabelę, ile można zarobić na poczcie, kolei, w policji, w wojsku, sędziowie zarabiają i wszystkie tak zwane dzisiaj budżetówka. Nie było już inflacji. Po prostu można było drukować to z roku na rok. Ludzie też specjalnie nie domagali się w tych branżach podwyżek, bo po prostu za te same pieniądze z roku na rok kupowali tę samą liczbę jakichś tam produktów. Jeśli chcieli zarabiać więcej, no to zabiegali o awans i wtedy przeskakiwali do następnej grupy uposażeń i po prostu zarabiali więcej. W 1995 roku przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii jako skreślenie czterech zer. Powodem jej przeprowadzenia było zahamowanie hiperinflacji i ustabilizowanie gospodarki. Unormowanie sytuacji płatniczej pozwoliło wówczas zapoczątkować kształtowanie kursu złotego na rynku walutowym oraz zapewnić złotemu status waluty wymienialnej według standardu międzynarodowego. Złoty polski z okresu przedwojennego miał taką renomę, że nikt już potem nie kwestionował ani PRL, ani III RP, że trzeba wprowadzić jakąś inną nazwę. To nie jest takie oczywiste. Na świecie bardzo często różne kraje zmieniają nazwy swoich walut, bo po prostu te stare są skompromitowane. Złoty się nie skompromitował, inaczej, złoty się skompromitował w czasach PRL-u, w latach 80., kiedy rzeczywiście też ceny za byle rzeczy kupowało miliony, ale ludzie pamiętali o tym prestiżowym złotym sprzed wojny i do tego przywrócono właśnie tę walutę. I to też powoduje, bo na przykład przy wszelkiego rodzaju dyskusjach o wprowadzeniu euro w Polsce i rezygnacji z waluty narodowej, my w tyle głowy mamy pamięć, że to była waluta, która była, można powiedzieć, jednym z takich flag, no, takim sztandarem polskiej państwowości. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa ma wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych, zarówno powszechnego obiegu, jak i wartości kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych. Emisja wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych rocznic historycznych, uhonorowania wybitnych postaci, jak również do zaprezentowania wyjątkowych dzieł sztuki i architektury. Wśród monet kolekcjonerskich wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski są takie, które charakteryzują się standardowymi parametrami technicznymi, jak i monety, których parametry techniczne są niestandardowe. Wartości kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski cieszą się dużym uznaniem wśród numizmatyków. W 2022 roku Narodowy Bank Polski wyemitował m.in. srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 20 zł, upamiętniającą stulecie portu Gdynia, której awers przedstawia plan gdyńskiego portu. Jako wzór posłużył plan w postaci światłokopii kolorowanej ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, wykonany przez Leona Wilbika na podstawie projektu Tadeusza Wendy. Plan sporządzono prawdopodobnie około 1936 roku. Ukazują stan portu na ten rok, a także kanał przemysłowy, który ostatecznie nigdy nie powstał, część magazynów portowych oraz nabrzeży i basenów znajdujących się w planach budowy na kolejne lata. Na rewersie widnieje popiersie Tadeusza Wendy wykonane na podstawie fotografii portretowej z 1918 roku, która jest przechowywana w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Ukazane na pierwszym planie fragmenty portu dźwigu bramowego o ażurowej konstrukcji były używane w czasach Wendy i obecnie. Dźwigi w tle to już urządzenia współczesne. Przeszłość spotyka się z teraźniejszością portu. W 2020 roku została także wyemitowana srebrna moneta kolekcjonerska upamiętniająca 30. rocznicę powołania Straży Granicznej, na której na rewersie umieszczono wizerunek funkcjonariuszy Straży Granicznej występujących w składzie pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej. Awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem podczas patrolu. Wśród licznych innych wyemitowanych przez NBP monet znajdują się także monety kolekcjonerskie wyemitowane z okazji letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich. Monety te są formą artystycznego wyrazu i uznania dla udziału sportowców w różnych dyscyplinach w imprezach sportowych organizowanych na całym świecie zgodnie z zasadą fair play. Setną rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, to jest w 2020 roku, Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł w formacie pionowym. Na przedniej stronie banknotu przedstawiono postać Józefa Piłsudskiego. Na dalszym planie widnieją zarysy charakterystycznych warszawskich budowli. Z kolei na stronie odwrotnej banknotu zaprezentowany został fragment obrazu Cud nad Wisłą Jerzego Kossaka oraz medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921. Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców. To nowe źródło zarobku dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce.
To cytat Ignacego Łukasiewicza, polskiego farmaceuty, który wynalazł lampę naftową. NBP w 2022 roku wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, upamiętniającą 200. rocznicę urodzin tego działacza niepodległościowego i pioniera przemysłu naftowego. Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 50 zł z okazji 16. Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego nawiązuje do spotkania numizmatyków z całego świata. Konferencja odbyła się w Warszawie we wrześniu 2022 roku. Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 50 zł, 100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego Krzemionki, to ciekawa propozycja numizmatyczna wyemitowana przez Narodowy Bank Polski w 2022 roku. Moneta upamiętnia 100. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim, która nazywana jest także Krzemionkami Opatowskimi. Odkrycie to, dokonane przez geologa Jana Samsonowicza, miało miejsce w 1922 roku. W kopalni wydobywane są krzemienie pasiaste. Dla oddania hołdu wszystkim, którzy byli zaangażowani w ochronę zdrowia i życia w 2021 roku, wyemitowano srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19. Poprzez emisję srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 50 zł, Wrocław, mała ojczyzna, NBP upamiętnił związek mieszkańców z miastem, który trwa od setek lat. Wrocław od roku 1000 jest stolicą biskupstwa i w tamtym czasie stał się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich monarchii piastowskiej. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości NBP w 2018 roku wyemitował srebrne oraz złote monety kolekcjonerskie, w tym monety o niestandardowym kształcie, to jest kształcie kuli. Poza wyżej wymienionymi monetami kolekcjonerskimi NBP w 2018 roku wyemitował monetę okolicznościową w standardzie obiegowym o nominale 5 zł z napisem okolicznościowym stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta została wyemitowana w symbolicznym nakładzie do 38 milionów 424 sztuk w celu umożliwienia jej otrzymania przez każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Nakład nawiązuje do liczby obywateli Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 2018 rok.